Witamy Państwa na kolejnym filmie. Tym razem będzie trochę historii. Odpowiemy sobie na parę pytań. Przynajmniej postaramy się. Ponieważ takie pytania zawsze nasuwają się. One się pojawiają. I sprawa dotyczy bardzo odległych czasów. Czasów epoki lodowcowej. I tym, co było tuż po. No i dowiemy się też, postaramy się jakoś to wyjaśnić, czy to wydarzenie z końca epoki lodowcowej, albo chociażby z początków, to zaraz dojdziemy do jakichś kwestii czasowych. Będziemy operować tutaj pewnymi datami. Czy ma to jakieś przełożenie na dzisiejsze czasy? Oczywiście jest to rodzaj zadania domowego, i każdy może się do tego przyłączyć i po prostu może drążyć temat po swojemu. Pierwsze pytanie, które chcę tutaj poruszyć, to dotyczy z jakim nastawieniem i co się mogło stać. Ludzie chowali się w podziemnych ukryciach. Jak to wyglądało? Czy oni byli świadomi tego, co będzie później? Byli świadomi, czy nie byli świadomi? Właśnie to jest to pytanie. No i drugie pytanie mamy. Czy mamy jakiś odpowiednik dzisiejszych czasów, który by wskazywał na to, co się działo wtedy, kiedy oni byli w ukryciach? No i teraz tak. Postaramy się to zwrócić uwagę tak. Jaka musi być motywacja? To jest takie już moje pytanie. Jaka musiała być motywacja? Co się stało takiego? Co mogło się stać? Że oni się schowali. Czyli oni nie wiedzieli tak. Nie wiedzieli, co będzie później, ale się mieli schować. Tak to można przypuszczać. Podejrzewam, że musiał Bóg im powiedzieć, żeby się schowali, bo wszyscy, którzy zostaną na powierzchni, zginą. Przynajmniej taka informacja musiała być, ale czy ona była jakby siłą motywacyjną? Nie do końca. To jest tylko tak, schować się, nie schować się, no ale po co się mam chować? A co ja tam będę jadł? Jak ja będę funkcjonował? Oczywiście w tym czasie, kiedy oni się mieli schować, to szalała cywilizacja diabelska. Latały, czyli łaziły i robiły terror giganci i tak dalej. Ale no to oni wiedzieli, że muszą się schować, bo inaczej wszyscy zginą. Przychodzi powoli czas na zrobienie porządku z tym wszystkim przez najwyższego tego, który mieszka w gigantycznym pałacu. I to według mnie tak musiało nastąpić, tak musiało być. Ale coś jeszcze jest, jeden element. Wyobrażacie sobie, jakie zaufanie musieli mieć do Najwyższego, ci, którzy chowali się w podziemnych ukryciach? To musiało być dopiero zaufanie, bo oni wiedzieli, że wszyscy, oni się na tyle zorientowali, że przyszedł czas, kiedy ojciec z diamentowego pałacu zrobi z tym wszystkim porządek. Czyli wszyscy buntownicy będą wybici. Oni się mają schować, żeby zachować życie. Dzięki temu, że oni się schowali, to my dzisiaj żyjemy. No to jest, i teraz tak, jako motywacja. Mieli motywację. Musieli mieć gigantyczne zaufanie do tego, który mieszka w kuli. To na tym obrazie, na tej grafice, to jest nic innego. To jest pole magnetyczne torusa, gdzie źródłem jest właśnie najwyższy. Ładnie to wygląda. Widzicie? I oni z tym wielkim zaufaniem musieli się schować i tam funkcjonowali. Ile funkcjonowali? Dużo, krótko? Nie wiemy tego, ile oni tam funkcjonowali. Nie wiem, czy kiedyś się dowiemy. No, na pewno, kiedy już będzie po wszystkim, to się dowiemy. Na razie to nie wiemy. W każdym razie było to bardzo długi okres czasu. I teraz my tu mówimy cały czas o zaufaniu, nie? No to proszę sobie teraz wyobrazić, jak dzisiaj to trzeba uważać, komu się ufa, nie?
Mówiliśmy to w poprzednich filmach, mówiliśmy. A teraz zobaczmy, jakim oni musieli darzyć zaufaniem tego, który mieszka w kuli, Ojca Najwyższego, że oni się tam schowali, weszli, chcieli. Nie? A więc nie wiedzieli, co będzie po tym, kiedy wyjdą. Tego nie mieli zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądać i tak dalej. I to jest oczywiście, to jest jakby też punkt, który dzisiaj też postaramy się to Państwu powiedzieć. Właśnie, oni zobaczyli coś innego, no i co się stało. Natomiast my przełożymy te wszystkie dawne czasy, zobaczymy, jak to się, te wydarzenia z końcówki albo z początków przełożyło się na dzisiejsze czasy i to jest odzwierciedlenie w różnych religiach, świętach, obyczajach, które mniej więcej funkcjonują nie tylko w słowiańszczyźnie, tak zwane w słowiańszczyźnie, ale funkcjonuje to też na całej ziemi. Plus minus. Podobne. Na różnych terytoriach. No i teraz tutaj damy głos Wioli, żeby ona nam wytłumaczyła właśnie te wszystkie kwestie, to tutaj przygotowała. Ona tutaj ona będzie więcej mówić niż ja. Chociaż ja zawsze więcej mówię, ale tym razem oddaję głos. Znaczy jak zawsze oddaję głos Wioli, która nam właśnie przedstawi te wszystkie kwestie. A jak coś jeszcze zostanie, no to ja się wepnę. To tyle. Ja ze swojej strony na razie. I oddaję głos Wioli. Proszę. Witam serdecznie. Podczas ostatniego filmu, część pierwsza Bliźniąt, obiecaliśmy, że zdradzimy, do czego doszliśmy odnośnie zwyczajów i rytuałów, obrządków pradawnych Słowian. Celowo używam Słowian, aczkolwiek tu można wspomnieć, co zastali Polani, kiedy wyszli z podziemnych ukryć. Ponieważ oni weszli tam najprawdopodobniej, właściwie my jesteśmy tego pewni, nie wiedząc, co ich będzie czekało po wyjściu z tych podziemnych ukryć, oni zastali zupełnie inne warunki, czyli zastali słońce i księżyc. I stąd zaczęły się wszystkie kulty solarne i lunarne. Ponieważ pierwotni ludzie, Polanie, kiedyś, można powiedzieć, czcili centralne słońce, czyli Pałac Najwyższego, oni nie mogli wiedzieć tego, że słońce, które zobaczyli po wyjściu z tych ukryć, to już nie jest obiekt, który jest jakby stworzeniem Najwyższego Ojca Niebocentrycznego, tego, który mieszka w pałacu, który obecnie jest wygaszony. Tak zaczęły powstawać właśnie kulty solarne i kulty lunarne. No i mamy tutaj temat przewodni, czyli tą parkę bliźniąt, o których mówiłam w poprzednim odcinku tej audycji. Przejdźmy teraz do tych obrządków, do tych świąt, takich największych, które obchodzą Słowianie. Do dziś, teraz oczywiście jest Wielki Powrót. Bardzo się wszyscy tym ekscytują. Oczywiście to są fajne tradycje, niemniej jednak ja bym chciała powiedzieć Państwu, czym są te tradycje. Jeśli się przyjrzycie Państwo i posłuchacie uważnie, czy się zagłębicie w temacie, to też zauważycie, oczywiście Wy, niebocentrycy, którzy znacie temat, wiecie, jak wyglądała nasza historia, Złota Era, epoka lodowcowa i akt stworzenia, który już nie należał do tego, który mieszka w kuli, w pałacu. Więc jeśli
zagłębicie się w temacie, to się zorientujecie, że praktycznie nie dość, że wszystkie te obrządki, wszystkie te święta Słowian są jakby czczeniem nowego świata, nowej cywilizacji. Są tam akcenty, skąd wiadomo, że kultywuje się narodziny Słońca i później jeszcze inne święta, do których dojdziemy. Jak również ciągle się kultywuje tym samym bliźniętom, o którym mówiłam poprzednio. Tutaj na tym obrazku mamy nikogo innego jak Velesa. Mówiąc szczerze, to znalazłam jedną, jedyną wzmiankę. Aczkolwiek ja wiem, że de facto wszyscy bożkowie słowiańscy mają swoich odpowiedników w innych mitologiach. I ja znalazłam wzmiankę, że Veles jest odpowiednikiem Apollo. I w sumie to się pokrywa, bo oczywiście to zawsze chodzi o bóstwa związane ze Słońcem, ze światłem i z płodnością. Veles również odwiedzał w tej całej swojej mitologii pola elizejskie, czyli Elysium. Państwo sobie sprawdzicie, co to znaczy. O polach elizejskich już mówiliśmy. Tak samo jak Apollo odwiedzał Hiperboreę. Także jest mnóstwo zbieżności i pewni znawcy mitologii twierdzą, że Veles jest odpowiednikiem Apollo. Ja jeszcze powiem więcej, że Veles jest odpowiednikiem Baala. Tutaj mamy właśnie Velesa, tę symbolikę jego i widzimy byka, Tura, a byk to jest nic innego jak bożek Baal, czyli sam diabeł. Pierwsze święta, o których chcę właśnie powiedzieć, to są ku czci Velesa. To są szczodre gody. Jest to oczywiście kult Słońca, zwycięstwo Słońca nad ciemnością. Wam, niebocentrycy, na pewno od razu to coś powie. Ponieważ jest to jakby symboliczne święto i tu nie chodzi o pory roku, bo wtedy jeszcze pór roku nie było, a chodzi o zainstalowanie Słońca. Jest to zwycięstwo Słońca nad ciemnością. To są typowe święta, które właśnie temu kultywują. Ze szczodrymi godami jeszcze bardzo znacząca jest rola właśnie Turonia, czyli chodzi tutaj o kolędowanie, bo ogólnie nie będę tutaj się rozwodzić na temat, bo możecie sobie Państwo wszędzie przeczytać, jak wyglądały te święta. Oczywiście kolędowanie to jest prasłowiański zwyczaj, który został przeniesiony z pogaństwa na katolicyzm, ale o tym powiem później. I tutaj mamy tego Turonia, który de facto jest, można powiedzieć, kultem Baala, kultem Tura, czyli Velesa. Jeśli chodzi o tą gwiazdę, chrześcijaństwo ją zamieniło na gwiazdę betlejemską, ale to zawsze było Słońce, ta gwiazda. To zawsze był kult Słońca. Jeśli chodzi jeszcze o tego Turonia, to proszę sobie spojrzeć na te rytuały, które są związane z nim. On jest takim dokucznikiem, wszystkim dokucza i tak dalej. W pewnym momencie zwykle odgrywa taką scenę, że teatralnie mdleje i później odbywają się sceny cucenia go. Moim zdaniem ten Turoń to jest odpowiednikiem jakiegoś, nie wiem, poprzedniego, z czasu Złotej Ery, jakiś przedstawiciel tych hybryd gigantów, którego właśnie w momencie, kiedy cucą tamci jego druhowie, ci kolędnicy, to
to podpalają pod nim słomę. Słoma to w ogóle, tak jak żywioły, woda i ogień towarzyszą przez praktycznie wszystkie obrządki, wszystkie rytuały i wszystkie święta Słowian. I powiem szczerze, że może ktoś z Was będzie miał pomysł, ale słoma jest też praktycznie nieodłącznym jakimś tam elementem tych świąt. Także tutaj cucą tego turonia, tak jakby go chcieli odmrozić. Ale być może to jest tylko moja interpretacja, ja w każdym razie go tak odbieram. Kiedyś w tamtych w starszych czasach Nowy Rok nie obchodzono w czasie Szczodrych Godów, a obchodzono go dopiero w czasie Jarych Godów. Natomiast prawdopodobnie chrześcijaństwo zamieniło ten rytuał, a prawdopodobnie tak miało być, ponieważ no to jest de facto zwycięstwo słońca nad epoką lodowcową, tak? Nad ciemnościami, nad mrozem. A więc jakby to jest, powiedzmy, ten okres, kiedy powstaje nowy świat, stworzenie. Można jeszcze dodać tutaj, że w czasie Szczodrych Godów niegdyś obchodziło się Święto Dziadów, czyli Święto 1 listopada. Może Ty powiesz, co przypomnisz naszym widzom, czym jest Święto 1 listopada? Już kiedyś o tym mówiliśmy. Tak, ja tutaj tylko powtórzę. 1 listopada to jest tak, dzień w lewo, dzień w prawo, do przodu, do tyłu, to nie ma znaczenia. To jest zawsze to jest ten początek listopada. To akurat tu się nie trzeba jakby zażynać, że to jest pierwszy, czy to jest drugi, czy to jest tam powiedzmy wcześniej. Tu chodzi o to, że w tym momencie nastąpiła zagłada wszystkich hybryd, tych gigantów i wszystkich buntowników, którzy byli na powierzchni Ziemi. Znaczy na powierzchni wewnątrz Ziemi, nie? Kiedy ojciec wyłączył pałac, to był ten moment wyłączenia pałacu i spowodowania właśnie tym polem torusa temperatury minus 176. To tam powiedzmy temperatura to nie musi być taka dokładna. Chodzi o to, że to właśnie to była ta data. Plus minus 1 listopada. To było wyłączenie pałacy i po prostu akt sprawiedliwości. I dlatego dzisiaj jak po prostu społeczeństwo idzie na cmentarze, to oni tak naprawdę czczą te zabite hybrydy tych wszystkich buntowników. I wszystkie demony. Tak jest. W tym momencie i jeszcze tutaj coś innego tutaj chciałem powiedzieć. Zwróćcie uwagę, to się tak mówiło, że to jest święto zmarłych, ale tak naprawdę to się mówi, że to jest wszystkich świętych, nie? To jest bardzo, to jest gra słów, ale ona jest bardzo symptomatyczna, ta gra słów, że to jest wszystkich świętych. No to, a to tak naprawdę to jest rocznica egzekucji na ówczesnym szatańskim świecie. I dlatego tak. Natomiast tutaj już mówiłaś o tym, to zwycięstwo, tak. I co następuje? Następuje epoka lodowcowa, tak? 1 listopada. Następuje epoka lodowcowa. No i teraz mamy następne, to właśnie to święto, które tutaj zaraz będzie. Mamy ten 25 grudnia, tak? No to już po praktycznie, już o, to co to mamy tutaj mniej więcej. Znaczy koledy są trochę później, w styczniu, ale tak jak mówiłaś, jest to zwycięstwo światła, nie? I proszę zwrócić uwagę, ten przełom, kiedy zaczyna się coraz większy dzień, to jest właśnie ukultowane właśnie jako 25, jako tam Boże Narodzenie i tak dalej. Nazywa się Chrystusa tym niezwyciężonym słońcem, słońce niezwyciężone i tak dalej. Co to był za moment? To był moment taki, że w tym momencie to, co zostało zamrożone, to się rozmrażało od 25 grudnia. To tak patrzymy na dzisiejsze kalendarze. Bo ponieważ wtedy pojawiło się, zaczęło pracę to, co dzisiaj nazywamy Słońce, czyli promiennik w polu torusa, który został tam umieszczony. Tak, mieliśmy tą pierwszą grafikę w filmie
pola torusa. To właśnie tam został zamontowany promiennik i on po prostu oświetla nam do dzisiaj, chociaż nie do końca on, już go zamieniają inne promienniki sztuczne, które symulują jakby powiedzmy ten dawny, starożytny promiennik, bo według mnie ten promiennik już dawno wygasł. Ale my teraz mamy tylko symulatory. Co trzeba do tych materiałów wszystkich, to zalinkujemy w opisie. Ale teraz już oddaję Ci głos dalej. No nie tylko Słońce zaistniało, ale i Księżyc. Dlatego mówię, że powtarzam, że zaczęły się kulty solarne i lunarne, czyli nasze odkryte bliźnięta. Przejdźmy teraz do kolejnego święta rytualnego, związanego oczywiście z tym oto osobnikiem, to jest jarzyło, jarzygody. I z czym związane są jarzygody? Jeszcze Wam tutaj chcę tego jarzyło pokazać, który bardzo mocno przypomina Apollo. Apollo to też, słuchajcie, był długowłosy, piękny młodzieniec i tak dalej, i tak dalej. O czym już wiecie, bo o tym mówiliśmy w poprzedniej części. Tutaj też wyraźnie widzimy, kim jest jarzyło. Niesie światło, jest bożkiem słońca, żeby się ktoś nie pomylił, nie? O, a tutaj już naprawdę ktoś był mocno zorientowany. Mamy oczywiście prawą stronę, czyli energię męską, lewą stronę energię damską. Także wszystko na temat, to już wiecie, nie będziemy tego tłuc od nowa. I z czym się wiążą właśnie święta jarzygody? Jarzygody od raju, jar, no to wiadomo co to jest. Tutaj mamy marzanę. A może powinniśmy powiedzieć marzanne. Czyli jeśli spojrzycie w ten sposób, na tę symbolikę, chodzi oczywiście o utopienie bogini, oni to mówią, że to jest bogini, bogini marzanna, zima, śmierć. Zauważcie, że wszystkie one, te wyrażenia mają rodzaj żeński. Natomiast ja nie będę się tu rozwodzić, bo tutaj coś z tymi rodzajami jest nie tak. I chcę Państwu powiedzieć, że tu nie chodzi na pewno o kult bogini Diany, a jest to symbolika zniszczenia zimy. Czyli tego, który tą zimę dał. W niektórych rejonach Polski, czy nawet w niektórych rejonach słowiańskich nie mówi się na tę kukłę, nie mówi się marzanna, tylko marzok bodajże. Marzok. No ja oczywiście już to czytam, myślę prawidłowo. I marzok. Czyli marzok to jeszcze jest bardziej wymowne w tym momencie. To jest odpędzenie zimy, czyli to jest typowe święto, gdzie można to zinterpretować, że ludzie żegnają się z zimą, palą kukłę, po czym ją topią, żegnają się z zimą. I co następuje? Oczywiście jest to też w dniu prześlenia słonecznego, jest to Równonoc. Równonoc. 21 marca. To oczywiście, to jest jak zwykle zaznaczone, no bo tak jak już wiemy, to były te kulty solarne i lunarne. Natomiast jest to też przywitanie nowego życia, czyli nowej cywilizacji po okresie epoki lodowcowej. O czym świadczą? Nic innego, tylko jajka, te pisanki, słuchajcie. Jeszcze inne mitologie, niesłowiańskie, mówią o tym, zresztą wyjdzie na to, że to wyszło od słowiańskiej mitologii, ale do tego dojdę jeszcze. Mówi się, że jajka są symbolem
nowego życia, ale też są jakby symboliką składania ofiar z dzieci. Dlatego te jajka gotowało się w łupinach cebuli i one były zwykle czerwone. Tutaj mamy ten cały rytuał palenia i topienia marzanny. Powiem Wam szczerze, że mnie się wydaje, że jest to swoisty rytuał palenia i topienia tego, który mieszka w kuli. Mi się tak wydaje. Ale to już pozostawiam dla Państwa opinii. Tutaj jeszcze tak. I proszę bardzo, typowe jajeczka wygotowane w łupinach cebuli. One były czerwone, takie krwisto-czerwone, takie rdzawo-czerwone. A później powstała tradycja malowania tych jajeczek. No i już wygląda to zupełnie inaczej. Niemniej jednak jest to symbolika nowego życia. Zresztą w ogóle Państwo wiecie, że święta wielkanocne są symboliką nowego życia. Zrobiono z tego święto wielkanocne, oczywiście śmierć, bo Marzanna, słuchajcie, to jest bogini śmierci. Jeszcze tutaj chcę Państwu powiedzieć bardzo ciekawy cytat przeczytam odnośnie tej bogini. Czyli tak, nazywano ją również śmiercichą. A dlaczego śmiercichą? No, chodzi o tą likwidację tamtej cywilizacji w czasie Złotej Ery. Rzekoma bogini władała nie tylko śmiercią, ale i życiem oraz całą naturą. Jej utopienie w wodzie jest symbolicznym, według badaczy oczywiście, symbolicznym zejściem do podziemi, by potem odnowić się, odrodzić się na nowo. Także proszę spojrzeć, co można wyczytać między wierszami w różnych opracowaniach. Ja akurat to wyciągnęłam z Wikipedii i dlatego ja powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię Wikipedię. Oni tam bajdurzą bardzo dużo, natomiast można właśnie takie perełki znaleźć, takie cytaciki, które właśnie mają tą Wikipedię uwiarygadniać. I słuchajcie, no te jajka to tak jak Wielkanocy, to też w ogóle całe te święta wielkanocne to jest związane ze śmiercią Chrystusa i ze zmartwychwstaniem, także tutaj jest, porównuje się do nowego życia. A de facto wszystko chodzi, rozbija się o rozmrożenie, powstanie słońca, rozmrożenie epoki lodowcowej i powstanie nowej cywilizacji, czyli tej obecnej, diabelskiej. Z porami roku. No oczywiście, z porami roku. Jeśli jeszcze zwrócicie uwagę na Jaryło, jeszcze sobie popatrzcie, proszę, poczytajcie o nim. On się jawi właśnie na koniu i w wianku. Wianek to jest trochę taki atrybut kobiecy, moim zdaniem. I jest to oczywiście bożek płodności. W ogóle we wszystkich praktycznie świętach słowiańskich to się czci przede wszystkim słońce, księżyc i właśnie te bóstwa związane z płodnością. No i cóż, całe te święta, to jeszcze raz powtórzę, kultywują nowemu życiu, czyli po epoce lodowcowej cywilizacji diabelskiej. Jeszcze niektórzy mówią, że atrybutem Jaryło to jest głowa jakiejś starszej osoby, czyli interpretuje się to tak, że stara władza odchodzi, nowa przychodzi. Także to też jest znaczące i myślę, że tutaj nie trzeba tego jakoś tam interpretować dla Was. Sami wyciągniecie wnioski. Czyja władza się skończyła, a czyja zaczęła. No i co? Przejdziemy teraz do Nocy Kupały. Noc Kupały. Kupała to jest bóstwo płodności. Oczywiście znowu ta płodność, znowu ogień, znowu woda, puszczanie wianków na wodzie, palenie, mnóstwo ognisk i rytuały z tym związane. Oczywiście wszystko to brzmi niewinnie. Niemniej jednak, jeśli się zagłębicie i poczytacie o Nocy Kupały,
to tutaj już czci się i słońce, i księżyc, a to już tak dosłownie na ordynusa. Tutaj się nikt po prostu nie szczypie, tylko po prostu jawnie w tą noc się czci i słońce, i księżyc. I w poprzedniej części mówiłam Państwu o tej legendzie, i to jest, chodzi o słowiańską legendę, która mówi, jest w ogóle ta legenda wiązana właśnie z nocą kupały, że słońce i księżyc pobrali się, a po nieprzespanej, poślubnej nocy, kiedy słońce wzniosło się, poszło do pracy, można tak powiedzieć, księżyc zdradził go z jutrzenką. I od tej pory panuje między nimi nieustający konflikt. Nie wiem, czy żeście zauważyli, ale bardzo wiele motywów w filmach, zwłaszcza hollywoodzkich, jest właśnie motyw bliźniaków, choćby w Gwiezdnych Wojnach na przykład, gdzie właśnie ci bliźnięta kochają się, są rodzeństwem, ale się również nienawidzą i walczą ze sobą. Proszę zwróćcie uwagę. To jest właśnie też kultywowanie tych bliźniot, o których mówię cały czas. I co? Oczywiście woda i ogień to są odpowiednicy księżyca i słońca, czyli oczywiście Apollo i Diana. Zdenerwujecie się na pewno na mnie, bo no, powinnam to powiedzieć i muszę to powiedzieć. Chodzi o opuszczanie wianków. I nie jest to tajemnicą, że czym jest wianek u kobiety? Wianek u kobiety to jest niewinność, czyli dziewictwo. I co te kobiety robią? One je sobie puszczają na wodę. Ponieważ są to te polskie takie, ten pierwowzór, walentynek, nie? I kultywują kupale, który jest bożkiem płodności. Więc no wiadomo, co te kobiety robią. I tutaj trzeba nawiązać do pewnych legend na Ukrainie. Dlaczego ja o tym wspominam? Bo mówiąc szczerze, nawet bym o tym nie wspomniała, ale jest to bardzo znaczące, ponieważ na Ukrainie mówi się o tej nocy, gdzie odbywały się kazirodcze stosunki między braćmi i siostrami i są do tej pory jakieś tam legendy przetrwałe na ten temat. Jeśli chcecie, to sobie poszukajcie. Natomiast jest to bardzo znaczące, że chodzi tutaj o jakieś kazirodcze związki akurat w tę noc, prawda? A ta noc, jak wiemy, jak już powiedziałam, czci i słońce, i księżyc. Także jest to bardzo znaczące, natomiast mówiąc szczerze, no to jakoś ten aspekt mi się nie bardzo podoba i w ogóle te święta mi się nie bardzo podobają. Niemniej jednak pragnę zauważyć, że wszystkie obrządki, wszystkie wierzenia Słowian były najpierw, to znaczy się najpierw Polany wyszli spod ziemi i sądzę, że byli tacy, którzy nie uwierzyli, że słońce i księżyc to jest twór tego, któremu ufali, tak? Czyli tego Ojca Najwyższego. Sądzę, że byli tacy, którzy pamiętali tego Boga Jedynego, ale później zaczęły się, tak jak już kiedyś mówiliśmy w filmach, i jedzenie grzybków, a przede wszystkim ci, którzy zaczęli czcić kulty solarne i lunarne, to wydali jakby zgodę na to, tak jak już też mówiliśmy w poprzednich filmach na ten temat, że czcząc dzieło diabła, dawali nieświadomą zgodę na to, że zostali gwałceni, tak? Tak jak mówiłeś, że były gwałty zmaterializowanych demonów. I powiem Wam szczerze, że nie jest to jakaś bajka wyssana z palca, bo w Wikipedii też się o tym pisze. Sprawdźcie sobie, zresztą możemy zalinkować takie hasła jak sukkub i inkub i wtedy będziecie wiedzieli, o co chodzi dokładnie.
Później pewnie poszły grzybki w ruch i tak dalej, i tak powstało rodzimowierstwo, i tak powstały te wszystkie kulty. I od naszych wierzeń, tych słowiańskich, powstały inne mitologie, greckie, rzymskie, hinduskie, egipskie, wszystkie, a z nich wszystkich powstały religie. I jest to fakt niezaprzeczalny, bo jeśli się zagłębicie i spojrzycie właśnie w ten sposób na wszystkie wierzenia, na wszystkie mitologie, które wszystkie mają swoich odpowiedników, jaka by to mitologia nie była, to dojdziecie do tego samego zdania, łącząc to jeszcze wszystko właśnie z religiami, porównując to z religiami. No tutaj jeszcze mamy tę noc kupały. O, jeszcze tutaj wspomnę, zobaczcie, te kobiety wszystkie są tak niewinnie ubrane. Biel oznacza niewinność, wianek też oznacza niewinność. No i w noc kupały one tych wianków się pozbywają. No takie nie za bardzo fajne święta, no ktoś może mi tam zarzucić jakąś tam niesprawiedliwość, no ale takie jest moje zdanie, a jakie jest wasze, to już pozostawiam dla waszej opinii. I na koniec, co państwu chcę powiedzieć. Dzisiaj znalazłam przepiękny cytat, który pochodzi najprawdopodobniej z tego dysku. Nie wiem, czy państwo wiecie, że ten dysk to jest dysk, sławny dysk z Faistos, gdzie do dzisiaj nikt nie potrafi go jakoś tam trafnie przetłumaczyć. No, Rosjanie przetłumaczyli po swojemu. Grecy tam próbowali coś tłumaczyć. Niemniej jednak sądzę, że Rosjanie zrobili to lepiej. Też zalinkujemy państwu odpowiedni film, bo są to znaki ludu pierwotnego, czyli Polan, co wskazuje na to właśnie urywek z tego, co tam zostało przetłumaczone. I ja to chcę państwu bardzo koniecznie zacytować. Gdzie wy będziecie, będą dzieci, pola, przepiękne życie. Jeśli spojrzycie na ten cytat, to wiecie, nie chodzi o pola uprawne, tylko chodzi właśnie o nas, o Polan. Bo my jesteśmy polami. Jesteśmy polami energetycznymi. Tutaj widzimy najprawdopodobniej jakiś tam nasz pierwotny styl pisowni, nasze znaki, których nikt nie potrafi do dziś rozszyfrować tak jak należy. Oczywiście się wymawia, że to są jakieś tam starogreckie czy jakieś inne. No już ustalono, że to napisali, że to wykonali Etruskowie, a Etruskowie to też zalinkujemy odpowiedni film, że to byli Polacy, czyli Polanie, Polany. I powiem wam szczerze, że jest to bardzo bogaty język, bo z tego, co naukowiec rosyjski mówi, to ten język posiada od 100 do 150 znaków. I to by się zgadzało, ponieważ nasz język polski do dziś jest bardzo bogaty i o tym wiecie, że żaden język nie jest tak bogaty w słownictwo. Natomiast wszystko zaczęło się od Polan i jeśli dobrze poszukacie, jeśli będziecie czujni, to będziecie znajdywać właśnie takie wyrażenia jak Pola w różnych czy starych pismach, czy w jakichś materiałach, do czego was zachęcam. No i co? To by było chyba tyle. No i już. Ja zaś tutaj na zakończenie można sobie zadać pytanie, po co nam ta wiedza? Tak zwana praktyczna wartość. Otóż ten materiał, ja tu się też przysłuchiwałem, jak wiecie, o czym on świadczy? To jest materiał dowodowy tego, co było w Złotej Erze, w trakcie i po Złotej Erze. O, w ten sposób. To jest to, co się stało potem i dlaczego tak mamy, a nie inaczej. Widzimy, że w wielu świątach, rytuałach cały czas motyw egzekucji najwyższego, czyli sprawiedliwości,
Wszędzie się to przewija i przewijają się te kulty solarne, lunarne w tych różnych świętach. Nawet dzisiaj tacy, no, którzy w ogóle uważają, że oni nie wierzą w nic, znaczy nie wierzą w nic, tam nie należą do żadnej religii, ale tam w noc kupały zawsze gdzieś pójdą, gdzieś tam, nie? No, ale mniejsza o to, tutaj chodzi o tą praktyczną wartość. To nam całość, to powiedzmy, bo to jest druga część tych bliźniaków, to wszystko nam daje po prostu materiał dowodowy do tego, który jeszcze raz potwierdza na jakby, to jest jakby kontrola krzyżowa, tak to nazwać, która nam potwierdza te wszystkie wydarzenia, które mówiliśmy w poprzednich filmach, że to było tak, tak, tak i tak dalej. Schowali się, wyszli, dlaczego wyszli? Dlaczego wyszli? No bo wyszli, bo pojawiło się coś, czego oni wcześniej nie widzieli. Bo nie mieli słońca, nie mieli księżyca, nie mieli gwiazd. Nagle to zobaczyli. No i to jest ten moment, w którym oni zostali wprowadzeni w błąd. Przynajmniej część. No, część ich, wszyscy pamiętali ojca, ale oni nie widzieli. Nagle zobaczyli niebo usiane z gwiazdami. Zobaczyli słońce, zobaczyli księżyc, zaczęli obserwować niebo. I więc po prostu już był element zwodzenia. To wszystko właśnie świadczy o tym, że taka była historia, a nie inna. Ta historia tak zwana, ja to nazywam historią strategiczną. Nie? I tak żeśmy dowędrowali do końca. W tym momencie kończymy. Dziękujemy za uwagę i na razie. Do usłyszenia.